To już tradycja, że lubińscy policjanci odwiedzają uczniów szkoły podstawowej nr 14 w Lubinie. Spotkanie zorganizowano w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jest to akcja, która jest prowadzona przez lubińskich policjantów cyklicznie. Praktycznie co roku spotykamy się z kierowcami, którzy przekraczają prędkość, zostają zatrzymani, a następnie pouczani przez dzieci. I spotyka się to z uśmiechem tych osób i również z tym, że jest im troszeczkę głupio, że jednak popełniają wykroczenia na drodze i każdy z nich mówi, że trafia to do ich serc i na pewno będą jeździć bezpieczniej. W akcję włączyli się również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Przypomnieliśmy dzieciom, jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, jak się zachować, jak wezwać pomoc, co robimy, co mówimy, jeżeli dzwonimy na numer alarmowy 112, jak zachować się w sytuacji, kiedy jakaś osoba zakrztusi się jedzeniem czy czymkolwiek. Trzeba, jak dziecko, to trzeba klepnąć w plecy 5 razy, a jak nie wdechnie, to trzeba zrobić tak. Bardzo fajnie, ale bardzo trudno się ratuje. Strażacy pokazywali nam, jak ratować życie. Jak będzie jakiś wypadek albo ktoś zemdleje, to trzeba mu wdłuchnąć powietrze, jeśli nie ma się takiego dziwnego sprzętu, co oni mieli, bo strażacy. Albo zadzwonić na 112. Trzeba zadzwonić na numer 112. Dzieci dowiedziały się również, jakim sprzętem dysponują strażacy w jednostce. Później uczniowie wraz z policją zatrzymywali kierowców. Tym razem zamiast mandatu czekały na nich uśmiechnięte dzieci, które pouczały zmotoryzowanych na temat bezpiecznej jazdy.